Można zaaranżować tą skrzyneczkę tak, albo tutaj dać herbatki, albo jeszcze inne różne cukiereczki. Kochani, idę teraz do galerii kupić Larrymu jedzonko, bo mleko sojowe i jeszcze tam parę rzeczy spożywczych, ale chciałam wam powiedzieć, że dzwoniłam, świeci, że dzwoniłam do tego samochodu, co ma zepsuty silnik. Okazało się, że nie ma zepsutego silnika. Normalnie silnik odpala, tylko nie wiadomo co jest, bo stuka, pan powiedział. Także byłoby fantastycznie, już po prostu jestem zarówno uradowana, jak i przerażona tym, żeby go kupić. No ale niestety na razie musimy poczekać, bo ktoś się stłusty czwartek swojego pączka, ale ktoś zarezerwował go do soboty. Także możliwe, że i będzie samochodu, a samochód jest po prostu w malinowej cenie. Za 4000 jest już wszystko. No jak go kupię, to zobaczycie, o jakim samochodzie mówię i co to znaczy, że ma wszystko. No ale wcześniejszy samochód, który chciałam kupić, też za 4000. Nie miał nic, to był po prostu goły samochód. Trzeba było wszystko w środku robić. A ten ma wszystko. Mam nadzieję, że się nie sprzeda do soboty. I jest jeszcze możliwość przywiezienia go, także nie trzeba po niego jechać nigdzie. No a teraz idę do tej galerii. Teraz idziemy do sklepu zoologicznego kupić jakieś jedzonko dla Larrego. Miał być na promocji. Dwa takie opakowania za 8,99, no ale nie ma tej promocji. No i tyle z promocji. I nie kupimy dzisiaj jedzonka. Musimy pojechać do innego sklepu, gdzie jest rojalek na promocji. Dwa opakowania, czyli razem 800 gram za 20 zł. Dzisiaj tłusty czwartek, ponczusie. Ale nie wiem, czy mam ochotę na ponczusie dzisiaj. Pączek z lukrem 3,50, blik Lego, ale kupimy sobie, jeżeli sobie kupimy, to w Sowie. No to co, kupię tego pączka w Sowie, w końcu tłusty czwartek jest. Mogłabym kupić też kremówkę, i będzie kupię pączkę. Kochanie, jest pączek, jest wydany 2,50. Idziemy go konsumować do domu, ale najpierw pójdziemy do Tesco. Przeceny, przeceny. Muszę kupić, muszę kupić śmietankę i masło przede wszystkim do bakaja. A to już w torbie mam Rossmana. Rzeczy zobaczycie w domu. No właśnie nie mam. Tu przede mną widzicie nowy hotel. Kochani, wróciłam i jak widzicie, bakaj jest już z masełkiem, na wierzchu jest maleronik. Kochani, obiecałam wam, że pokażę, co kupiłam w Tesco i oto jest mleko sojowe, naturalne i saszetka dla Larrego na promocji była, już sobie zjadł. Druga kawa, mleczko już właśnie widzicie jest w pojemniczku na mleczko. A w mojej skrzyneczce takie przycudy to są lindory w
cięższych smakach, a tutaj są beczułki. Tutaj sobie kupiłam i będą mi towarzyszyć przy kawce. Czekam na program, który ostatnio oglądam, Narodzonych Starym Posiadłością. Oglądam Wielkie Domy w Anglii. Restoration Home, Stanwick Hall. Chciałabym mieć kiedyś taki wielki mansion. No i w przerwie musiałam sobie zrobić przerwę, ponieważ to rozrobiłam w kuchni. Wysypała mi się mąka. I co, robię sobie bakaja. Oglądaniem. Dzisiaj sobie dodałam też trochę tego serka niebieskiego. Mole cheese. Serek pleśniowy. Dodałam sobie tego serka, bo oglądaniem, ale człowiek jest głodny. A bakaj z baleronem to pyszna rzecz. A tu jest kapusta, która już tydzień czeka na zrobienie. Chciałam zrobić kiszoną kapustę, więc ją wyjęłam, żeby nie zapomnieć. I może dzisiaj zrobimy kiszoną kapustę. Ale wcześniej pójdę sobie na spacer. Nie wiem kiedy, jak obejrzę te Restoration Home. O 16 jest też nowy odcinek Na ratunek wiejskim posiadłościom. Jak uda mi się antenę poprawić, bo na razie nie działa, to sobie to obejrzę. Bakaj najsmaczniejszy jest na smalczyku. To jest smalczyk domowej roboty mojej mamy, ale już resztka mi została. Jak się... Jezus Maria, bliska. Jak się robi fajnego bakaja? Możecie przeczytać w mojej książce. W ogóle ostatnio, wczoraj oglądałam taką dziewczynę. Mam motywacyjne filmiki. A ja. I... So, that's where we're heading and we're really excited. No i przypomniało mi się, że miałam przetłumaczyć swoją książkę na angielski. Może się sprzeda więcej egzemplarzy, bo na razie to bida. Bida. Ona zresztą też ma książkę. Fajna jest dziewczyna, słuchajcie, mieszka w przyczepie. Jest, zrezygnowała z bardzo dobrze płatnej pracy, żeby się wyrwać z Matrixa, jak ona mówi. Tak właśnie wygląda mój odbierający telewizor. Haha. Isn't that beautiful? Skrzynia skarbów.